Będzie to wersja macedońska. Wersja macedońska, która nosiła nazwę Koi Staka da Bude Milionier. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, ale to nie powinno być jak takie trudne, ponieważ orientuję się w cyrylicy, a czytasz grażdżące, a też języki słowiańskie są do siebie podobne, a jak wiadomo, Macedonia to kraj słowiański, kraj, który kiedyś był w byłej Jugosławii. No ale nie o tym jest ten odcinek, tylko tamtejszej wersji milionerów, której logo wyglądało tak, jak widzicie. Macedońska wersja milionerów była emitowana na nieistniejącym już kanale A1. A1 to taki kanał, który istniał w latach 1993-2011. Natomiast sami milionerzy byli emitowani od 23 sierpnia 2004 roku aż do listopada 2009 roku. Czyli 5 lat. W czasie tych 5 lat był jeden prowadzący, Saszo Macanowski Trendo. Były dwie drabinki, które wam za chwilę przedstawię, i były trzy koła ratunkowe. Czyli pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności. Ten pakiet podstawowy i nic więcej. Tylko te trzy. A jeżeli chodzi o drabinki, to sytuacja ma się tak. W pierwszej wersji drzewka do wygrania było 3 miliony macedońskich denarów. No i mieliśmy takie oto stawki. Pierwsze 5 pytań. 500, 1000, 2000, 3000 i 5000. Piąte pytanie, pierwszy próg gwarantowany. Potem 8, 15, 25, 50, 100 tysięcy. Drugi próg gwarantowany. 175 tysięcy, 350 tysięcy, 750 tysięcy, 1,5 miliona i 3 miliony denarów. Tak wyglądało pierwsze drzewko. Natomiast drzewko drugie zostało nieco zmodyfikowane. O ile pierwszych 5 stawek pozostało bez zmian, to później, szósta również, to nagroda główna urosła do 4 milionów denarów. No ale to za chwilę. Kolejne stawki to 16, 32, 64, 125 tysięcy, jako drugi próg gwarantowany, wcześniej było 100, 250, 500, milion, 2 miliony i 4 miliony denarów. Tak to wyglądało w drugiej wersji drzewko. I właśnie, jeśli chodzi o to drzewko, to w czasie, kiedy ono obowiązywało, padła najwyższa wygrana w historii macedońskich milionerów, albowiem rekordzista, który zdobył najwyższą wygraną w macedońskich milionerach, odpowiedział prawidłowo na 14 pytań i wygrał 2 miliony denarów. Miało to miejsce w listopadzie 2009 roku, pod sam koniec emisji właśnie macedońskich milionerów. Nikt nie wygrał głównej nagrody 4 milionów denarów, ani wcześniej 3 milionów denarów. Dobrze, no to chyba wszystko, jeśli chodzi o macedońskich milionerów. Co by tu jeszcze powiedzieć? No tak to w zasadzie chyba omówiłem wszystko. Dobrze, dziękuję wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia.